Zmiana wchodzi od końca stycznia tego roku. Będzie dotyczyła tych kierowców, którzy przerejestrowują auta z innych starostw. Oczywiście nie każdego. Jeżeli blachy będą zniszczone, zużyte lub będą sprzed 2004 roku, nie będą posiadały flagi unijnej, to będą podlegały wymianie. Oczywiście te osoby, które nie zdecydują się wymienić, bo mogą, te osoby będą oczywiście płaciły mniej. Obecnie za przerejestrowanie pojazdu jest 180 zł 50 groszy. Ta niższa kwota to będzie o 90 zł mniej. Oszczędność to jest jedno, ale dwa, oszczędność dla środowiska, ponieważ my sami w Urzędzie Miasta Opola miesięcznie utylizujemy ponad 1000 zużytych blach, które mogłyby nawet w dobrym stanie trafić na inne auto. Dziennie rejestrujemy około 80 pojazdów w naszym urzędzie. W zeszłym roku osiągnęliśmy liczbę prawie 20 tysięcy aut. Niestety pandemia spowodowała, zwłaszcza pod koniec roku, że nie mogliśmy dobić do tej magicznej liczby 20 tysięcy, ale nasze ambicje bieżą znacznie wyżej. Jakbyśmy spojrzeli procentowo, to jaki procent samochodów rejestrowanych obejmie ta zmiana? Trudno nam to szacować, ale takie luźne szacunki to jest między 45 a 50%, jeżeli chodzi o wymianę tych tablic. Z tym wiąże się również fakt, iż nie będzie konieczności dokonywania czasowej rejestracji pojazdu. To również będzie się odbywało pod pewnymi warunkami. Jednym z warunków jest to, że te tablice dotychczasowe pozostawiamy. Drugim warunkiem, że dane z dowodu rejestracyjnego są zgodne z CEPiK-iem, z danymi w Centralnej Ewidencji Pojazdów, i wówczas będzie możliwość zamówienia tylko dowodu rejestracyjnego. Tym samym również zmniejszy się koszt rejestracji pojazdów. Ale wiem, że to nie jest jedyna zmiana, która czeka kierowców w tym roku jeszcze, bo teraz mówimy o zmianach, które wchodzą w życie z końcem stycznia, ale wiemy, że na jesień kolejne zmiany są przygotowywane. Z końcem stycznia wchodzą również przepisy umożliwiające czasowe wycofanie samochodu osobowego z ruchu, ale to czasowe wycofanie pojazdu również będzie pod pewnymi warunkami. Nie każdy będzie mógł sobie wycofać swój samochód z tego względu, że samochód stoi w garażu, a ja w tym czasie nie korzystam z niego. To będzie pojazd na przykład po wypadku, dość poważnym, bo po takim wypadku, po którym jest na przykład szkoda istotna, uznana przez firmy ubezpieczeniowe. Kolejną zmianą będzie zmiana, która wchodzi we wrześniu. Wówczas nie będziemy wydawać nalepek kontrolnych na szybę i nie będą obowiązywały karty pojazdu.